jesteśmy z tradycyjnymi właśnie ludźmi dla typowego berberu. Jesteśmy w takiej wiosce. Ugoszczeni. Berberowie to rdzenni mieszkańcy północnej Afryki. Zamieszkują tereny górskie. Są bardzo, ale to bardzo gościnni. Uprzejmi i pracowici. Mają swój język. Zajmują się głównie uprawą na roli i hodowlą zwierząt, lecz część z nich pracuje w mieście, lecz nie za dużo. Są bardzo, ale to bardzo dumni z tego, kim są i co robią. I dobrze. Piórę sobie, jak prawdziwa kobieta, chociaż nie wiem, czy mi to dobrze idzie, chciałabym powiedzieć. A gdy im się pomaga, są szalenie zawstydzeni. Chyba słabo mi to idzie. A teraz zobaczcie, jak się robi insymen. Pewnie źle to wymówiłem. Najpierw trzeba, słuchajcie, umyć ręce. Jak się będzie to gotować, bo musi być czysto. Okej, okay, thank you. Bardzo szybko się smaży i rośnie. Teraz robię takie plecki. It's okay, like that? Or more? La. Other face. Trzeba to 3 razy tak złożyć i później jest to smażone. Już się ciężej to rozwinę, tak? Jeżeli ktoś chce sobie palce wyćwiczyć, to polecam takie coś. Tu robiona jest herbata. Jest świeża mięta zebrana, aż pachnie miętą pięknie. Jest cukier, herbata i mięta. Mamy świeże oliwki, które tutaj zbierają na miejscu. Olej też jest wytwarzany na miejscu. Jajka też miejscowe, ser też miejscowe. Wszystko jest totalnie stąd. You are welcome to eat. I po prostu to rwiemy na kawałki i jemy. Teraz odwiedzamy wszystkich sąsiadów do okolicy i jest po prostu bardzo wesoło. Nie każdy tu nas po prostu przyjaźnie traktuje. Wszędzie gdzieś albo coś pijemy, albo coś jemy, więc już jesteśmy całkowicie pełni. Pełne mamy brzuchy. Hej! Dzisiaj będziemy gotować kozę. Żartowałem. Jak się możecie domyślać, jest tu ogromny problem z wodą. Dlatego układają tutaj takie jakby kamienne wały. I w środku jest jakby taka donica i tu się zbiera woda. To jest tylko dlatego, żeby zebrało wodę, żeby te rośliny po prostu nie uschły. A to akurat była oliwka. Gandalf, by nie był z ciebie dumny. I zostaliśmy zapoznani z typową muzyką berber i tańcem. To w środku to czarna herbata z miętą i cukrem i dodajemy do tego szałwie. I po co przelewać kilka razy? Ano po to, żeby cukier się rozmieszał, bo dodaje się go w dużych bryłach, żeby troszeczkę herbata się ostudziła i żeby naciągła tym wszystkim, co jest do niej dodane. I teraz już wiecie, jak ją zrobić. Tutaj mamy ręcznie robiony dywan, gdzie siostra naszego kolegi właśnie dziergała sama. I to jest naprawdę, słuchajcie, tyle roboty tutaj, tyle zachodu, żeby zrobić tak ogromny dywan. To jest coś nieprawdopodobnego, nie? My sobie kupujemy takie rzeczy, a oni tutaj to ręcznie sami robią. I to jest tak grube, że normalnie nogi. Pięknie to wygląda. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy ugoszczeni u Abrahima. I oczywiście jest też Jasin z nami, Madzia, ja. Welcome! Welcome! Jesteśmy w wiosce Tainit. Oh,
długopisa, korek, bity. Jeśli znacie to zwierzę, napiszcie w komentarzu. Proszę. Czas jedzonka! 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 Mamy tajin. And this is? This is tajin also. To też jest tajin. Like. But this is the rose. And if you want to, I'll get you flowers. Waiting around the bed. Never, but... Baby, let's just pretend. Perfect. Okay. Tutaj jemy, słuchajcie, młode pędy róży. I co normalnie słodkie. That's sweet. Like. Czy to Colorado? Czy to Ameryka? Nie, to Maroko! Jesteśmy przy wodospadzie Aurika. Chicago! Hello America! Hello Obama! Hello Chicago! Generalnie jak byście mieli tu przyjechać z jakąś wycieczką czy coś, to lepiej weźcie sobie autobus, żeby zobaczyć, to wtedy mało zapłacić, jakieś 10 dirhamów, a tak to no średnio to po prostu przybywać, bo no nic takiego specjalnego w Polsce, mamy dużo ładniejsze takie tego typu rzeczy. Teraz będzie challenge. Yes, yes. Berber kontra Polska. Malokan katerman z Berba. No, Malok? Atram? Nikr? Nikr? Zba. Malok? Malok? Atram? Nikr? Nikr? Zba. Malom? Atram? Nas nikr? No tram. No tram. Malom? Malom? Obama? Malom? Obama? Obama? W której godzinie jutro wstajemy? O która Virginia kanak stanę? Najuniden? Dora jedna rasa. A dora jedna rasa. Dora jedna rasa. Dora jedna rasa. Dora jedna. Dora jedna. Jak minęła wam dzisiaj podróż? Jak minęła ten dzisiaj podróż? Ja! Jesteśmy teraz, słuchajcie, na targu mięsno-warzywno. W ogóle można tu kupić wszystko, pociuchy, bo zwierzęta rolne do jedzenia i warzywa i owoce. Wszyściutko. Są tu pyszne owoce. Owce są również przygotowywane do zawodów taczki. Nie, nie, to żarty, żarty. I na tym targu możemy nadreperować sobie reumatyzm czy coś, albo po prostu to co mamy wybite, to mogą nam tutaj nastawić, bo są takie specjalne pomieszczenia. Wtedy go tak za bardzo nie nagrałem, bo no, nie wypadało i ludzie się bardzo patrzyli i to co tu nagrywam, to też jest takie trochę średnie raczej bym powiedział, ale coś zobaczycie. Tu również są podkuwane podkowy osiołków. Parking dla osiołków. Ludzie przyjechali z gór i po prostu zostawili je sobie tutaj w cieniu i nie w cieniu, żeby sobie czekały i kupują różne produkty i później tymi osiołkami jadą w góry. Daleko, daleko. To słuchajcie, już ostatni moment. Thank you for everything, guys. Okay, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Anyone from your... Lord, welcome to us. Thank you. And yeah, English are open. And it's difficult for me to say goodbye. And our home is open for you guys. Thank you so much. Thank you, my friend. I zobaczcie później vlogi Yasina, bo będzie vlogował. Jeszcze nie teraz, ale później. Don't forget to make. Subscribe, like. Jak się człowiek wzbogaca? Czekamy na wojnę!
Yasim, Abrahim, we are love you. Thank you for everything. Shukran. Red roses too.